Fundusze europejskie są dobre dla Ciebie. Hasło na białym papierowym tle. Skąd to wiemy? Dzięki liderom zmian, czyli mieszkańcom Małopolski, którzy efektywnie prowadzą liczne projekty wspierane przez fundusze europejskie. Poruszająca się przez ekran karuzela zdjęć. Na przykład pan Henryk Konopka dzięki dofinansowaniu zwiększył zasięg eksportu produkowanych przez jego firmę Konkpol ekskluzywnych butów skórzanych. Projekt umożliwił również wzmocnienie wizerunku firmy. W lewej części kadru zdjęcie mężczyzny, w prawej rysunkowe animowane pary butów rozchodzące się w różne kierunki po mapie części świata z Polską w centrum. Zaś pan Bogdan Ciężadło przy wsparciu funduszy europejskich otworzył firmę Czosneczek, zajmującą się obwoźnym handlem świeżymi warzywami i owocami. Z lewej strony zdjęcie mężczyzny trzymającego pomidora, po prawej rysunkowy samochód wiozący skrzynki z warzywami i owocami jedzie przez ulice miasta. Pani Annie Lubaś, środki europejskie umożliwiły utworzenie 8 nowoczesnych żłobków Maluszkowo. Ich wyposażenie pozwala na prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci. W lewej części kadru zdjęcie kobiety, z prawej rysunek wnętrza żłobka, w środku opiekunka z wózkiem i balonikami, wokół niej grupka radosnych dzieci. Panu Rafałowi Petryniakowi, założycielowi firmy Lava Vision, fundusze europejskie pomogły stworzyć multimedialne urządzenia edukacyjne, które sterowane gestami i pisakami świetlnymi pokazują treści na podłogach, ścianach i tablicach interaktywnych. Po lewej zdjęcie mężczyzny dotykającego tablicy multimedialnej, po prawej rysunek klasy lekcyjnej, na której ścianach i suficie widać wyświetlone obrazy. Grupka radosnych uczniów wskazuje na te obrazy. Zaś pan Michał Wojtas, prezes FlyTech UAV, wykorzystał dotację na stworzenie innowacyjnego systemu dronów służących do inspekcji linii energetycznych. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty oraz umożliwia szybką interwencję w razie awarii. Po lewej zdjęcie mężczyzny stojącego za dużym dronem, po prawej animowany krajobraz z linią energetyczną, nad którą leci rysunkowy dron. A może Ty chciałbyś skorzystać z funduszy europejskich i zostać liderem zmian? Odwiedź stronę www.wystawa.fundusze.malopolska.pl. Adres strony na ekranie. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Fundusze europejskie są dobre. Wspierają przedsiębiorczość. Plansza graficzna projektu, następnie plansza z logotypem funduszy europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem województwa małopolskiego oraz flagą Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.